Rozdział osiemnasty. Bolesna wizyta rodziny. Pewnego dnia pracowałem w obozowym węźle nadawczym, puszczając przez głośniki pieśni Gospel. Nagle usłyszałem, że ktoś z dworu mnie woła. Naczelnik więzienia do spraw edukacyjnych i do spraw kobiet oraz szef kliniki medycznej patrzyli w górę na mnie. Myślałem, że wpadłem w kłopoty za to, że puszczam muzykę chrześcijańską. Kazali mi natychmiast zejść na dół, więc szybko zbiegłem po schodach. Jun to dobry człowiek, zwrócił się naczelnik do spraw edukacji do pani doktor. Zawsze wykonuję moje rozkazy. Widziała pani, jak szybko tu przybiegł? Czym mogę panu służyć? Spytałem go. Pozwól, że ci przedstawię panią dyrektor kliniki, odparł naczelnik, będzie potrzebowała twojej pomocy. Słyszałam od innych więźniów i strażników, zwróciła się do mnie pani doktor, że jesteś wprawny masarzystą. Chciałbym wiedzieć, gdzie się tego uczyłeś. Odetchnąłem, bo zdałem sobie sprawę, że nie będą mnie karać za muzykę chrześcijańską. Nigdy nie uczyłem się na masażystę, odpowiedziałem. Jestem chrześcijaninem, który pragnie ulżyć ludziom w ich ciele bólu. Mój ojciec, Miał wylew spowodowany chorobą układu krwionośnego, wyznała pani doktor. Teraz połowa jego ciała jest sparaliżowana. Woziliśmy go do różnych lekarzy w wielu miastach. Jeden z nich zasugerował, żeby spróbować długofalowego masażu, by ulżyć mu w bólu. Słyszałam, że jesteś cenionym masażystą. Złożyłam wniosek do twojego przełożonego, by zezwolił ci na opuszczenie więzienia i udanie się do mojego domu, by masować mojego ojca. Spróbowałbyś? Będziesz z nami jadł i będziemy traktować cię jak członka rodziny. Jeśli mój ojciec wyzdrowieje, obiecuję ci, że szybko cię stąd wydostanę, byś mógł wrócić do swoich najbliższych. Nadszedł czas, byś oddał cześć mojemu imieniu, więc idź, przemówił do mnie Duch Święty, jeszcze zanim skończyła mówić. Zgadzam się, pójdę z panią, odpowiedziałem natychmiast. Daję też słowo, że nie będę próbował ucieczki, proszę się nie obawiać. Ruszyłem z powrotem do celi i podzieliłem się nowiną z bratem, Juanem, a ten pomodlił się o mnie. Dziękuj Bogu, jego łaska ci wystarczy, powiedział. Wróciłem do pani doktor, a ona zabrała mnie ze sobą do domu swoich rodziców. Jakże miły był to dom, miękkie krzesła i misy pełne świeżych owoców. Pani doktor zaprosiła mnie do stołu, prosząc, bym coś przekąsił. Dziękuję, lecz teraz poszczę i modlę się o pani ojca, odpowiedziałem. Mam nadzieję, że nie ma pani nic przeciwko temu. Modlę się, by otrzymał wielkie błogosławieństwo od pana. Matka pani doktor wzruszyła się do łez, słysząc moje słowa. Pani doktor musiała wrócić do szpitala. Zwróciłem się do niej. Proszę iść w pokoju. Nie będę próbował ucieczki. Zapewniłem ją. Teraz potrzebuję trochę czasu, by poznać pani ojca. Później przystąpię do masażu. Poczciwemu staruszkowi opowiedziałem, jak Jezus zaniósł Jego grzech i chorobę na krzyż. Teraz otwórz usta i zaproś Jezusa Chrystusa do swojego serca. Zachęcałem Go. Zaufaj Mu, a doznasz uzdrowienia. Radziłem Mu, by nie zwlekał, bo oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia Koryntian 6, 2. Koryntian 6.2. Położyłem swoje ręce na nim i na jego żonie, i dodałem im otuchy słowami radości i nadziei. Ze łzami w oczach wyrzekli się swoich grzechów i zaprosili Jezusa, by był panem ich życia. Choć mężczyzna nie od razu poczuł się lepiej, wiedziałem, że Bóg zdobył jego serce, a niebawem uzdrowi też jego ciało. Wróciłem do obozu po zmroku i opowiedziałem bratu Huanowi o tym, co się wydarzyło. Znów zagłębiliśmy się razem w modlitwie. Mężczyzna, którego dziś przyprowadziłaś do domu, ten doktor Yun, to dobry człowiek, powiedział do pani doktor jej ojciec, zaraz gdy wróciła z kliniki. On naprawdę ukocha Boga. Musisz zaprosić go do nas jutro na śniadanie. Jej rodzice nie zorientowali się, że byłem więźniem. Sądzili, że jestem lekarzem ze szpitala. Następnego dnia rano, jeszcze przed świtem, staruszek nagle poczuł, jakby ktoś uderzył go w karki, w plecy. Po raz pierwszy od wielu miesięcy mógł z łatwością ruszać głową. Czuję się tak, jakby pękł sznur, który do tej pory mnie wiązał, wykrzyknął. Zerwał się na równe nogi i bez problemu ruszał szyją i palcami. Jego żona skakała po pokoju z radości. Cała rodzina zabrała się, by podziękować Bogu za dobroć, jaką im okazał. Tego ranka pani doktor przyszła do więzienia, by powiedzieć mi, co się stało. Zaprosiła mnie do siebie na śniadanie, podczas którego jej ojciec chciał złożyć świadectwo o tym, co Bóg dla niego uczynił. Staruszek powrócił do zdrowia i wkrótce mógł już wchodzić i schodzić po schodach. To było coś nadzwyczajnego dla człowieka, który doznał wylewu i był sparaliżowany. Składał świadectwo wszystkim swoim starym przyjaciołom, szukając też przebaczenia u tych, których w przeszłości skrzywdził. Wiara w Jezusa rozszerzała się tak wewnątrz, jak i na zewnątrz obozu pracy. Przy każdej okazji przyprowadzaliśmy ludzi do stóp Jezusa. Brat Juan i ja staliśmy się nieoficjalnymi pastorami więzienia. Odważne świadectwo o uzdrowieniu staruszka dotarło aż do sekretarza Komitetu Politycznego Więziennego Obozu Pracy. Jeśli to prawda, powinniśmy posłać na do szkoły masażu w Luang. Na kurs dla awansowanych, powiedział gdy pani doktor zdała mu relację z tego, co się stało. Gdy wróci, pomoże wielu ludziom. Ponieważ nie miałem pieniędzy, więzienie postanowiło pokryć wszelkie wydatki związane z moją dalszą edukacją. Trzy dni z rzędu, z samego rana, wsiadałem do wozu milicyjnego, który wiózł mnie do Long, miasta położonego w odległości siedemdziesięciu kilometrów. Strażnicy więzienni bacznie mnie obserwowali, bym nie próbował ucieczki. Od tamtejszego lekarza nauczyłem się wszystkiego, co mogłem o sztuce masażu. Pod koniec każdego dnia wracałem do obozu ze stosem książek do przestudiowania. Szybko awansowałem i zacząłem pracę w klinice medycznej u boku pani doktor. Masowałem setki ludzi i za każdym razem dzieliłem się Ewangelią nawet z wysoko postawioną kadrą partii. Wielu moich pacjentów zapraszało mnie do swoich domów. Chcielibym podzielił się Ewangelią z ich rodzinami i przyjaciółmi. Ludzie byli głodni Jezusa, czuli pustkę w swoim sercu. Gdy po raz pierwszy byłem w więzieniu, moja żona była w ciąży z Izaakiem. Gdy drugi raz trafiłem za kratki, moja córeczka Ilin miała zaledwie siedem miesięcy. Pewnego dnia w marcu 1992 roku, Deling wraz z dwójką naszych dzieci przyjechała do mnie w odwiedziny. Gdy dotarli do więzienia, było już ciemno. Izaak szybko mnie zauważył i zaczął przeciskać się z krzykiem przez żelazne kraty, by mnie uściskać. Strażnicy odciągnęli go od celi. Mamo, dlaczego ci panowie nie pozwalają mi zobaczyć się statusiem? zawołał, wybuchając z histerycznym płaczem. Nie wytrzymałem i zacząłem szlochać. Za każdym razem, gdy była u mnie moja rodzina, strażnicy poniżali mnie i znieważali. Gdyby nie miłość Jezusa, Powiedział mi później Deling: Nigdy więcej nie odwiedziłabym tego miejsca. Za każdym razem, gdy mnie odwiedzali, mieliśmy dla siebie tylko pół godziny i tak wiele spraw, którymi chcieliśmy się podzielić. Jednak nie mogliśmy mówić zbyt wiele, bo strażnicy bacznie nas obserwowali. Były momenty, kiedy zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy byli sobie obcy. Przez tak długi czas byliśmy rozdzieleni z powodu Ewangelii. Chwile, jakie z sobą spędzaliśmy, były często nerwowe. Czuliśmy na sobie wielką presję o jakichkolwiek romantycznych słowach i uzewnętrznianiu swoich emocji nie mogło być w ogóle mowy. Wymienialiśmy tylko wieści od i do kościoła. Podczas jednej z wizyt syn i córka przybiegli do mnie, zanim jeszcze strażnikowi udało się ich zatrzymać. Złapałem ich w swoje ramiona i ciepło przytuliłem do siebie. Tato, kochamy cię, powiedzieli mi. Ja też was bardzo kocham, odpowiedziałem. Strażnik wyrwał ich z mojego objęcia i on Gdybyś kochał swoje dzieci, nie byłoby cię tu, w więzieniu, powiedział. Zauważyłem, że mój syn za każdym razem, gdy mnie odwiedza, ma na sobie to samo ubranie, to samo, które miał, gdy mnie aresztowano. I choć był coraz większy, nosił tę samą koszulę i spodnie. W butach miał wielkie dziury. Delink, Izaak i Ilin byli strasznie chudzi. Zdałem sobie sprawę, że nie mają w ogóle pieniędzy i walczą o przetrwanie. Tęsknisz za tatą? Spytałem Izaaka. Mama powiedziała, że nie mamy pieniędzy, by cię odwiedzać. I nie mamy na nowe ubranie i buty, odpowiedział. Ale zawsze modlimy się o ciebie w domu. A co tam w szkole? spytałem kilka razy, lecz Izaak spuścił wzrok bez słowa. Tatusiu, chciałbym chodzić do szkoły, ale ciebie nie ma z nami w domu, powiedział wreszcie ocierając łzy. Nauczycielka mnie nie lubi. Powiedziała dzieciom, Izaak i cała jego rodzina to głupcy, którzy wierzą w Jezusa. Koledzy śmieją się ze mnie, mówią, twój ojciec to przestępca, zasługuje na to, by być w więzieniu. Serce mnie zabolało, gdy to usłyszałem. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Synku, twój tatuś oddał się Panu, gdy był jeszcze dzieckiem. powiedziałem, zebrawszy się w sobie, czytaj, proszę, swoją Biblię i módl się teraz, kiedy jesteś jeszcze młody, byś mógł w przyszłości dobrze służyć Panu. Cieszmy się, gdy ludzie na nas nastają i opowiadają o nas złe rzeczy, bo dzieje się tak z powodu Jezusa. Choć starałem się ciepłymi słowami dodać rodzinie otuchy, gdy ujrzałem niewinność swojej żony i dzieci, nie potrafiłem się powstrzymać. Uklęknąłem, ukryłem swoją twarz w dłoniach i zapłakałem. W swoim życiu wiele wycierpiałem. Wkładali mi elektryczne pałki do ust, kopali mnie i bili tak długo, że wzbudzili we mnie tęsknotę za śmiercią. Pościłem przez 74 dni, lecz z ręką na sercu stwierdzam, że dla mnie najbardziej bolesnym przeżyciem były tamte chwile, gdy zobaczyłem, w jakim stanie jest moja rodzina. Sama skóra i kości, odziana w łachmany, zmagająca się z każdym kolejnym dniem. Deling próbowała nie dać tego po sobie poznać, lecz wiedziałem, że jest rozpaczona. Rodzicielski instynkt Kazał mi być dobrym ojcem dla moich cudownych dzieci i dobrym mężem dla mojej miłej żony. Jednak nic nie mogłem zrobić, tylko się modlić. Często czułem się winny, było mi bardzo wstyd, że nie mogłem być ojcem i mężem dla swojej rodziny tak jakbym chciał. Żadne z moich dotychczasowych doświadczeń nie było tak bolesne jak te odwiedziny. Choć do dziś nie mam ani domu, ani innych rzeczy, które mógłbym przekazać dzieciom. One kochają pana Jezusa i mają serca pełne współczucia dla innych. Kiedyś, gdy byłem jeszcze w więzieniu, pewien lider kościoła domowego odwiedził moją rodzinę. Izak, kto cię najbardziej kocha? Spytał mojego syna. Najbardziej kocha mnie mój ojciec w niebie, odpowiedział mój Izak. Jezus wszystkich kocha najbardziej. Gdy to usłyszałem, byłem bardzo poruszony. Będąc w więzieniu, zobowiązałem się względem pana, że nie pozwolę na to, by jakakolwiek rodzina więzionego chrześcijanina w Chinach cierpiała z powodu takiego ubóstwa. Od tego czasu robiłem wszystko, co w mojej mocy, by wspierać rodziny wierzących, osadzonych w więzieniu. Dlaczego miejscowi chrześcijanie nie zaopiekują się nimi? Mógłby ktoś zapytać. Oczywiście czynią to na tyle, na ile mogą. Są jednak przypadki, kiedy potrzeby są zbyt wielkie, by potrafili im sprostać. Na przykład pewnego razu w południowej części Henanu, w jednej tylko wsi, w której było zaledwie tysiąc mieszkańców, aresztowano trzystu chrześcijan. Ucierpiała każda rodzina z tej wsi. Jednego dnia żywiciele rodzin przepadli bez wieści. Pozostali mieszkańcy nic nie mogli pomóc sobie nawzajem, oni razem cierpieli. Wielu ludzi modli się o chrześcijan, którzy cierpią w więzieniu. Musimy jednak zrozumieć, że ich rodziny często cierpią bardziej niż oni. Władze nachodzą zwykle ich domy i konfiskują wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość nawet garki, patelnie, ubrania i meble. Czasami biorą też zwierzęta domowe i nasiona. Raz podczas nalotu na nasz dom władze skonfiskowały wszystkie nasze osobiste rzeczy, w tym cenne, czarno-białe fotografie mojego ojca. Dzisiaj Jedyna pamiątka, jaka mi po nim pozostała, to wspomnienia, które są w mojej pamięci. Istniał tysiące świadectw chińskich chrześcijan, którzy zapłacili wysoką cenę za swoją wiarę. Chciałbym w tym miejscu podzielić się jednym z nich siostra Kwen Mengen pochodziła z jednej z najbogatszych rodzin w Szanghaju. Była wdową z dwójko dzieci. Gdy została aresztowana w 1967 roku, jej syn miał zaledwie 11 lat, a córka 9. Po roku spędzonym w więzieniu służby bezpieczeństwa postanowiły się nad nią zlitować w cudzysłowie. Przez ostatni rok doskonale się sprawowałaś, zwrócił się do niej naczelnik więzienia, chcemy Cię więc za to wynagrodzić. Spisz tylko na kartce swoje zbrodnie, a będziesz wolna i będziesz mogła pójść do domu do swoich dzieci. Chyba twój Bóg chciałby, byś zaopiekowała się swoim własnym potomstwem. Władze zaaranżowały w więzieniu wizytę jej dzieci. Gdy je zobaczyła, omal nie pękło jej serce, a łzy miłości napłynęły obficie do jej oczu. Co wolisz, swojego Jezusa czy swoje dzieci? Spytały ją władze. Jeśli wybierzesz Jezusa, Zostaniesz w więzieniu. Jeśli wybierzesz swoje dzieci, pójdziesz do domu. Dali jej do ręki ołówek i kartkę papieru i kazali napisać, na co się decyduje. Gdy przeczytali, co napisała, byli zdumieni. Wielkie litery układały się w słowa Nic nie może zastąpić Jezusa. Nawet moje własne dzieci nie mogą zastąpić Jezusa. Siostra Wen wybrała więzienie. — Słuchajcie, dzieciaki — krzyknął naczelnik — wasza matka się w was wyparła, już was nie kocha. Siostra Gwen została skazana na dalsze dwadzieścia trzy lata pozbawienia wolności. Gdy wyszła z więzienia w 1981 roku, jej syn miał już trzydzieści cztery lata i piastował rządową posadę w Tybecie. W ciągu tych wszystkich lat ani razu nie widziała swoich dzieci. Państwo wykształciło jej syna w ateistycznych szkołach. Powiedziano mu, że jego matka wyrzekła się go. Wielu chrześcijan próbowało dzielić się z nim Ewangelią. Wasz Jezus zabrał mi matkę, usłyszeli w odpowiedzi. Dlaczego miałbym w niego uwierzyć? Siostra Kuen udała się do Tybetu w poszukiwaniu swojego syna. Niestety wyparł się jej. Krzycząc, że nie ma matki, wypchnął ją z domu. Już nigdy więcej go nie widziała. Ścieżka, jaka wiedzie za Panem Jezusem Chrystusem, nie jest łatwa. Wzdłuż niej zdarzą się cierpienie i ból, lecz nic nie może się równać z cierpieniem, jakie zniósł dla nas na krzyżu Jezus. Mam problem ze wszechobecnym teraz nauczaniem na temat powodzenia, zgodnie z którym, podążając za Panem, mamy zapewnione bezpieczeństwo i wygodę. To pozostaje w całkowitej sprzeczności z Biblią i z tym, czego doświadczamy w Chinach. Długie lata spędziłem w więzieniu i około trzydziestu razy trafiałem do aresztu z powodu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Iść za Bogiem, nie tylko żyć dla Niego, oznacza również umrzeć dla Niego. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy dla Pana, umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, — Pańscy, jesteśmy. — Rzymian, 14:8. Deling — Być sługą pana w Chinach oznacza mieć wiele trudności. Jedną z nich było to, że mieliśmy z mężem mało czasu dla siebie. Naprawdę było mi ciężko, gdy on poszedł po raz drugi do więzienia — w pewnym sensie trochę mu zazdrościłam, bo miał zawsze do opowiedzenia wiele ciekawych historii o tym, jak Bóg go błogosławi i używa, by przyprowadzić wielu ludzi do pana. Dali mu nawet przepuskę, dzięki której mógł wychodzić z więzienia kiedy tylko chciał. Ja byłam uziemiona w domu, z dwójką dzieci i bez męża u boku. Nie mieliśmy prawie nic do jedzenia. Mój syn nie mógł uczęszczać do szkoły, nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Presja, jaką czuliśmy nad nami, była tak wielka, że omal się nie poddałam. Pewnego dnia przyszli do naszego domu urzędnicy, by oznajmić nam, że pogwałciliśmy prawo dotyczące planowania rodziny, które zezwala na posiadanie tylko jednego dziecka. Kazali mi udać się do lokalnego komisariatu milicji. Dwójkę swoich dzieci zostawiłam pod opieką krewnych. Byłam przesłuchiwana, po czym ukarano mnie grzywną w wysokości czterech tysięcy juanów za urodzenie drugiego dziecka. Nie mieliśmy pieniędzy, by ją zapłacić, więc służby bezpieczeństwa wpadły do nas do domu i za karę doszczętnie zniszczyły drzwi wejściowe. Zabrali też matkę Juna i trzymali ją pod strażą bez jedzenia. Chinach, gdy ktoś łamie prawo, cała jego rodzina ponosi za to odpowiedzialność. Biuro do spraw planowania rodziny wbrew mojej woli siłą przeprowadziło na mnie operację, która miała zapobiec ponownemu zajściu w ciążę. Okres po powrocie do domu był dla mnie bardzo ciężki. Czułam się tak, jakby ktoś zbezcześcił mnie fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Wpadłam w depresję i pokałam bez ustanku. Jun, gdy był na wolności, cały czas głosił i podróżował, często razem z bratem Xiu. Obydwa mieli puste kieszenie. Pewnego razu wrócił do domu i dał mi pięć Juanów, niecałe trzy złote, przypomnienie tłumacza. To wszystko, co miał. Nie zrozumcie mnie źle: mój mąż nie jest kąpy. Jest tak naprawdę najbardziej szczodrym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Po prostu nie był w stanie nas utrzymać, bo nigdy nie miał pieniędzy. Czasami było mi ciężko z powodu jego hojnego serca. Miał dwa malutkie krzyżyki, dostałam je w prezencie. Były dla mnie bardzo ważne któregoś dnia nie mogłam ich znaleźć i odkryłam, że Jun podarował je pewnemu wierzącemu. Żadna ziemska rzecz nie ma dla niego wartości. Wszystko chce rozdawać, by błogosławić innych. Czasami nie potrafiłam nadążyć za jego wielkim sercem. Najbardziej podziwiam mojego męża za jego bliską relację z Bogiem i miłość do ludzi. W każdym widzi dobro, nawet tam, gdzie nikt nie potrafi go już dostrzec.